Hej, dzień dobry, też wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Odd World Stranger Wrath. I aktualnie, moi drodzy, zmierzamy dalej. Jesteśmy w jakimś kanionie, generalnie wysoko w górach. I naszym celem jest pojmanie niejakiego wybuchowego McCree. Mam nadzieję, że to się uda w miarę bezproblemowo. I wtedy będziemy mieli szansę się na poważnie dorobić. Bo on jest dużo warty. Przy okazji mam tę fuznę. Bromajku. Pięknie. Mamy też nietoperki. Zastanawiam, czy nie powinniśmy właśnie tutaj pozbierać. A, pełno. Dobra. Przy okazji jeszcze troszeczkę gasiorki. Jak najbardziej. Jeszcze więcej mamy. Pięknie. No, wręcz idealna ilość. Prawie wszędzie były dostępne jakieś fanty. Okej, mamy wiewiórki. Z wiewiórek zauważyłem, że bardzo rzadko korzystam. Hello. Co? Może uda się tam trochę wyeliminować. Zup. Spodziewałem się akurat tego wybuchowego. Jednego schwytamy na pewno. Resztę mogą zeżrzeć pusto. Wybuchowego draba też zgarniemy. Nie. Ciekawe, czy przeżyje. Przeżył. Ale jak widzicie, jest już na granicy młodszych gwiazd czerwone. No i doskonale. Dobra. Zrobimy sobie od razu zbiór. Głównie fuzli. No zobacz, jak to słodko wygląda, no. Leży takie, normalnie jak student z rana. Dobra. Nie marsz. Bądź grzecznym fuzlem. Dobra, tam na pewno biegnie droga. Ja jeszcze chciałem sobie zobaczyć, czy tutaj może coś jest ciekawego w okolicy. Czy ja mam wystarczającą ilość os? Nie, nie mam wystarczającej ilości os, okej. Okay. To na pewno byśmy chcieli sobie jeszcze zgarnąć. Kolejną, dobra, 750 to już jest całkiem fajny wynik. Dlatego się zniszczyć nie da. No cóż. Dziękuję. Dobra, nie możemy patroli tutaj wpuścić. Do środka, bo widzę, że tam coś się znajdują. Tylko na własne żądanie. Hello, a to jest w ogóle miotaczownia. To też jest zły fail z mojej strony. Dobra, leczenie. Przy okazji jest może jeszcze jakieś... coś związanego z tymi skrzyneczkami i beczułkami są. Dobra. I jak widzicie, nie tylko w okrągły są pieniądze. Dobra. Sądzę, że niedługo będziemy mogli spokojnie już zrobić save'a, bo tak myślę, że zbliżamy się do bossa. To chyba jest jeszcze jedna grupka przeciwników, których fajnie by było ogarnąć w jakiś sensowny sposób. Hello. To jest kolejna arena, w której będziemy musieli się zmierzyć. O, tak, moi drodzy, to na pewno będzie arena z bossem, bo to tak wygląda. No, quiet, it's too quiet. Dobra, zróbmy save'a. Zwyczajny. Powiem wam, że dawno nie bawiłem się tak dobrze w żadną grę. I tego mi właśnie brakuje. Dzisiaj wydawania platformówek, wiecie? Produkcji, które... Okej, chyba mi się strzela do mnie. Okej, powinniśmy dać radę.
Nie? Jeszcze żyję, więc jest dobrze. Ale te osy to ja muszę zmienić. Bo one się nie nadają do tak bliskiej konfrontacji. Szczególnie z kolesiem, który na przykład ma miotacz ognia. Za co byśmy chcieli sobie tutaj zamienić? Słuchajcie. Fuzle, bolomajty. Może bolomajty. One są takie najbardziej uniwersalne dla nas. Co my tu mamy? Skunksy i żuczki. No, weźmiemy sobie wszystko w takim razie. Pieniążki? Nic konkretnego. Dobra, rozpoczynamy. Been waiting for you, stranger. Well, that's good to know. And why don't you come on down and make it easy on yourself? Oh, sure thing. I'll come down. You want me to tie myself up too? Make him dance, boys. Damn, I can't bag him in that cart. If I activate them track switches when they bleepin, it should bring him closer to me when he goes through them. Okej, to jest jakiś pomysł, tylko że wiedzę, on jest obstawiony dosłownie setką chłopaków. Co? To się pospądźmy. Zjedzie niżej? Zjechał niżej! Wow. O, pięknie, da się go złapać w ten sposób, nie wiedziałem. Jesus! Oh my god, tam jest w ogóle jeszcze z karabiny maszynowy koleś. Nawet nie wiedziałem. Bolomajty w takim razie... Czy oni mnie tam takimi rzutkami tutaj faszerują? Chyba tak. Wiecie co? Zaczniemy od tego. Gdzie to słyszała? No chodź, 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 chodź. O! W ten sposób na przykład, na ciepłości. Matka boska. Co, kolejny? Aaa! Jezu, jak tu piszczą! Dobra. Trzeba to trochę inaczej rozegrać. Mój zadek został właśnie jeżem mięsnym. Dobra, nieważne. Chodź tu do mnie. Pięknie. Tego sobie złapmy. Zresztą zanim ja zacznę tam sprowadzać tego kolesia z góry, to ja muszę chyba się pozbyć dużej liczby przeciwników. A w ogóle ktoś jeszcze do mnie strzela? Nie? No, chodź, chodź, chodź. Jedź, 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 jedź. Oj. Dobrze. Przy okazji, wiecie co, zrobimy sobie tutaj save'a. Będzie prościej. Stranger. Jest, napisz. A ktoś tu do mnie idzie, prawda? Brawo. Bolomajty się tutaj nie przydadzą. Zamiast bolomajtów użyjemy sobie chyba na razie os. SD, jeden dead. Fantastycznie. Żyjemy? Jakoś. Idealnie. Dobra. I teraz będzie trzeba sobie zmienić na jakąś mniej więcej mocną kombinację. Może być wybiżunk. Albo nie, zróbmy tak i tak. Świetnie. To będzie interesujące. Jeżeli się to uda oczywiście zrobić. O, świetnie, to jest dodatkowy minigun. Jak miło! Zapiszmy grę, może na oddzielnym slocie. Fuck! Fuck!
Gdzie jest? Jesus, Jesus fucking Christ. Wow. To będzie dynamiczna wymiana ognia. Na serio. Bardzo dynamiczna. Proszę, umrzyj autentycznie. Ja mogę się ukryć. Częściowo przynajmniej. Okay. O, hello! W ogóle mi otacza ognia, jak miło. Tak! Trochę... jest tutaj co robić. Da się w ten sposób. O, już pół życia mu zjadłem, świetnie. Pięknie! Zabiłem go chcąc. A niekoniecznie chciałem go zabijać, bo chciałem na nim trochę zarobić. Czy co? Chciałbym go jednak złapać, nie chcę go zabijać. Ale to jest dobry motyw na zabranie mu dużej ilości zdrowia przede wszystkim. Mogę go jeszcze jakoś inaczej tutaj zmiękczyć, powiedzmy bolomajtem. Boże, czemu ja się nie mogę ruszać? Goddammit, co jest? Coś jest nie tak z moim poruszaniem się, bo było ewidentnie dziwne. Czekajcie, ja to jakoś rozpracuję, spoko. Mam nieco tutaj. Znowu cię trzeba spunktować. Pięknie. I przy okazji jedna rzecz jeszcze. W ten sposób rozgramy. Czy ja mógłbym? Nie mógłbym, bo ciągle się blokuje moja postać. Nie całkiem tak bym chciał to rozegrać jednak. Jeszcze inaczej robimy. Trzeba będzie szybko zmienić amunicję. Będzie coś przede wszystkim jasnej cholery. Ci kolesie są tak denerwujący. Czy najpierw ich pozabijam? Pięknie. A teraz zmienimy sobie na spokojnie. Ajdź, boli. Ała, ała, ała. Tak. Gdzie on jest? Teraz się powinno udać. Tak! Nice. Tylko weźcie go! Złapany żywy, 1100 moi drodzy. That's how you get 'em. Brawo. Ciebie, gnido jedna. Po prostu umrzyj. Brawo. Mogę tam podejść do niego, czy to... Nie, nie da się. Dobra, to pozbieramy sobie w takim razie tutaj amunicję, żuczki akurat. Pięknie. No ale trudna walka, trzeba przyznać. Choć bardzo fajnie zrobiona. Trochę nietoperzy, fantastycznie skunksik. Tu jeszcze coś było. O, osy. Dobra.
leczenie. I jeszcze sobie zrobimy przy okazji tego save'a. Dobra, ale fajna walka. Podoba mi się. No to badziewie. Ciekawe, czy można było, wiecie, co ten miotacz ognia wykorzystać przeciwko temu kolesiowi. O, wiecie, że podprowadzi go, powiedzmy, żeby wszystko zaczęło w niego jego atakować z kolei, nie nas. To byłoby interesujące, czy tak się dało. Byłoby to możliwe. Puzzle. Puzzle chyba mamy full. Ale pieniążków nie, świetnie. Czy coś tu jeszcze pozostanie nam do zdobycia? Tam są pieniążki, niestety dostać się do nich za bardzo nie można. Zostaje mi tylko... No zobaczcie, w ogóle to było tak wredne, że jego no, nawet powóz, ten... którym on... Nie wiem jak to nazwać dokładnie. Ten wózek górniczy był jednym wielkim mobilnym działkiem. Okej, zmienimy sobie w takim razie teraz na Polomajty. No i w ten sposób zasuwamy do wyjścia. Jeszcze zanim ten miotacz ognia nas ściągnie. Nice. I do miasta! Zostaniemy odebrać nagrodę. No i może kupić kilka ulepszeń. Brawo. Gasiora! Jeszcze więcej gasiorki. Tak, przynajmniej udaje nam możliwość bardzo szybkiego powrotu do miasta, co też mi się podoba, że nie trzeba, powiedzmy, jeszcze raz przechodzić dokładnie tych samych korytarzy. To też mamy coś nowego. O, come on, jeszcze jakieś pieniążki. Dobra, wyjście. Tak jak mówiłem, doszliśmy do miasta, moi drodzy. Pięknie. Dobra. Teraz do sklepu Bound Garden. Znam jedno miejsce, gdzie mają dobry sprzęt dla łowców nagród. O? You don't know where explosives McGee gets his weapons, do you? Yeah, I've heard rumors of a black market in town. To chyba tam, wiecie? All them weapons, explosives McGee's got. You know how he gets them? I don't really know, but I've heard about a place in town to get them. Okej, okay, któryś kurczak pewnie będzie znał hasło, albo może jak pójdziemy na górę, to wtedy będzie już to odblokowane. A na razie idziemy... Oh, hello. Yes, knows anything about a black marketeer? Yeah, I know about that black marketeer. You need to climb that rope across the street to find him. But you'll need to give him the password before he'll sell anything to you. The password is molasses. Hey, bardzo odkrywcze. Black market items. I might have some info for you. Dobra, dzięki za informację. Na razie lecimy w takim razie tutaj do... oddać zlecenie na McGee. No to naprawdę jest ładna sumka. Pięknie, 2053 za zlecenie. Oh, I've got some more bounties, but they're down river. You'll need a Mongo River pass to get them. Head over to the general store to get one, then come back here for a bounty. Serio? W sklepie muszę mieć przepustkę, żeby zdobyć kolejnych przestępców? Ach! Idiotyczne. Słuchajcie, zasuwamy teraz na razie do tego sklepu. Później oczywiście odwiedzimy Czarny Rynek, gdzie może kupimy jakieś fajniejsze ulepszenia. A tutaj zobaczymy, ile kosztuje ta przepustka.
Duke, hello. Bola boom, ulepszony Bolomite. Zwiąż kilku wrogów jednocześnie. O, proszę. Czyli będą nowe stwory się już teraz pojawiały. Świetnie. Ulepszenie inne. O, nic nie kosztuje. Potrzebne, by dojść do rzeki Mongo, gdzie czeka nowe zadanie. Weźmiemy sobie w takim razie. I ta mikstura wabi więcej skunksów z ich siedlisk. Może być. Okej, dzięki za wskazówkę. Ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze sobie pójdziemy do tego miejsca, gdzie hasłem jest kreć tyłek. Zobaczmy. Mole's ass? Yeah, I guess that'll do. No to pięknie. Kreć tyłek. No i mamy czarny rynek, moi drodzy. Witamy w półświatku. Okej, zobaczmy, co oni będą mieli. Amunicję. Amunicja niczym się nie... przepraszam bardzo, coś tu nowego jest. Osu używane w trybie snajperski. Osa używana w trybie snajperskim. Matka boska. Do cichych zabów z jednym strzałem. Wow. Co tu mamy? Wybicie zębów gwarantowane. Stalowy kastet. Brzmi fajnie. Ulepszenie i inne. Magazynek bolomajtów pozwala na wystrzelenie większej ilości bolomajtów przed przeładowaniem. Na pewno weźmiemy sobie. Nie bolomajtów, tylko bumbatów. To są bumbaty, moi drodzy, bumbaty. Duże zwiększenie siły. Niebywale podnosi twoją ogólną wytrzymałość. Wspaniale, na pewno weźmiemy. Duża regeneracja, najlepsza regeneracja dostępna na rynku, pozwala ci odzyskać siły w niesamowitą szybkością. Też na pewno weźmiemy sobie w takim razie. To też sobie weźmiemy. I wiecie co, ja tą amunicję bym sobie chętnie kupił. Na przykład sztuk 100. Można kupić jeden. Kupimy na pewno. I jeszcze bym chciał sobie te snajperskie osy kupić. Sztuk 7. Nie wiem, ile ich mogę nosić. Dobra, no 400 powiedzmy, 20 za te osy. Zdobyłeś Bola Boom. Strzel w grupę przeciwników, by ich odrzucić i związać siecią, by nie mogli się ruszać bądź atakować. Ok. I kupiłem jeszcze osy. Teraz jak to będzie ciekawe tutaj umiejscowione i rozwiązane. Weźmiemy kuszę i tak, mamy... faktycznie, po prostu są ulepszone te. A osy? Wiecie co, niby kupiłem te snajperskie osy i tak dalej. Ale nie wiem, czy mi za... to... specjalnie... przedmioty. O, właśnie, o to mi chodziło. Szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo, jak tutaj to użyj tych rzeczy. Więc może będziemy musieli mieć jakąś inną kuszę albo coś w tym rodzaju. No, na filmiku wyraźnie widzieliśmy, że są najróżniejsze typy amunicji. Na razie weźmiemy sobie w takim razie żuczka standardowego i tego ulepszonego Bola Booma. Dobra. Niech będzie. Zobaczymy, czy później będziemy mogli mieć już ich normalnie. A na razie zmykamy do Bounty Store. Bo powiedział, że po uzyskaniu przepustki będziemy mogli się tutaj cofnąć i coś zdobyć.
Dobra. I tu aż trzech. Levus Lungus. Martwy 200, żywy 700. Mało. Znany jest z tego, że zajmuje się slegami. O, slegi to takie stwory znane z wcześniejszych części. Chyba były skrajnie niebezpieczne z tego, co kojarzę. Elbozy Ronsia. O matko, ten to wygląda już groźniej. Martwy 500, żywy 1000. Ludzie widzieli go na plaży za miastem, ale nie podchodź zbyt blisko, nie masz szans. Prosia. Grupcio Mag Bum Bum. A to nie jest przypadkiem ten, co był na filmie? Martwy 500, żywy 1000. Grupcio nie stroni łapówek, więc możesz mieć problem ze znalezieniem jego kryjówki. Uważaj też na jego niebezpieczne ruchy. Wiecie co, zaczniemy może od pana Ronsi. Brzmi dość sensownie. Zaakceptowano. You're going after Elbows Freely? His whole gang is whacked out in the head. Good luck with that one, stranger. Dobra, zobaczmy w takim razie, gdzie będziemy mogli go znaleźć. On tam był napisane, że gdzieś na plaży, więc prawdopodobnie będziemy musieli się udać do doliny. Dobrze myślę. Dolina. Przejść przez port Indiczy Mongo, by znaleźć Elbozą Ronsię i jego gang. Przez port. Musimy się celować. Kierować na port, znaczy. Port, dobra. Tam jeszcze nie byliśmy faktycznie. I tutaj będzie uwzględniana przepustka bodajże. Hey, can you open that gate? Okey-dokey. You can go through now. Świetnie, dziękujemy. Wcześniej nie było można się wtedy przedostać. Hello. Gotta take out this elbows guy. No dobra. I wow, naprawdę ładne planery. Normalnie Hi-Fi 2. No moi drodzy, i teraz pytanie. Graveyard Mongo Wilds. Dzicz. A my mieliśmy pójść chyba w dzicz, prawda? Tak, dzicz Mongo. Musimy się tam udać. Wygląda to bardzo zacnie, ale ja bym się jeszcze tutaj chętnie rozejrzał po tej okolicy do końca tego odcinka. Sky Cranes. Może ciekawego, jakieś, wiecie, amunicja do złapania i tak dalej, może coś bardziej ekskluzywnego. Jakaś taka normalna. Ale to wygląda naprawdę fajnie. Chyba jednak nic tutaj ciekawego nie będzie. Dobra, tak czy siak, zmierzamy w drugą stronę. Ewentualnie może tutaj? O, wiedziałem! Pięknie, troszeczkę pieniążków. Może tutaj też coś ciekawego? Albo to są stare domki, albo jakieś już totalnie zniszczone rzeczy, lub coś, co oni będą dopiero budować. Coś może dostać? Można, pewnie stąd będzie wyjście. Z tamtej lokacji. Może też być. Okej. Okay. Zatem już w galop i do przodu. Witamy w dziczy. Mungo. Co jest napisane? Happy hunting. Wesołego polowania. Są osy. To z osami to mógłbym sobie troszeczkę tutaj pobawić się. Nie, mamy pełno, dobra. To na razie nas to nie interesuje. Gdzie tu będą... Czy to są jakieś trupy? Co mi się wydaje? Okej, to są jakieś trupki. Pewnie tych, nie wiem, rybostworów, które widzieliśmy już w jednej wiosce. Oni tak przed nami uciekali troszeczkę. O, a tam jest jakaś jaskinia. Dobra, jak to wygląda? We told ya no fishing. Mówiliśmy im, nie ma łowienia ryb. Tak, to są ci. Ci sami, podobne szkielety i czaszki. Okej. Okay. Ale zajrzyjmy w takim razie tutaj.
Ooh. I gotta take out this elbow lives here, but must be out. Troszkę pieniążków. Coś widzę, że urzędowało na pewno w tej jaskini, bo pozżerało dużą liczbę tubylców. Now we're doing the Mongo Wilds. You will come back now. Okej. Okay. Dobra. Zobaczymy, dokąd nas to doprowadzi przede wszystkim. Dalej ostrzeżenia przed łowieniem ryb. Chyba najwidoczniej bardzo nie lubią łowienia ryb. Hello. Tam są bolmajty. Widzicie co? I zobaczymy w takim razie, czy jesteśmy w stanie... To skoczyłem. Czy my jesteśmy w stanie tutaj złapać może te nowe bolomajty? Tak! Świetnie! To są już te lepsze. No to pięknie. To ja nie mam już żadnych pytań. Dla mnie idealnie. Wtedy się przegradniemy jeszcze boczkiem. I może się uda tu wskoczyć. Świetnie. Dobra, na razie wiecie, taka cisza poszedł burzą troszeczkę, ale mam nadzieję, że to się zmieni za chwilę. Będzie rozpierdziel. Próbujemy na rąsie. Jednego z naprawdę twardych sukien kokotów, z tego co wygląda. Tu są fuzli mamy dużo. I tam widzę już jakiegoś przeciwnika na radarze. Pierwszy złapany. O, skunksiki. Okay. Muszę zacząć częściej korzystać z tych wszystkich elementów. Takich jak... A, zobaczcie, teraz mogę je wykorzystywać, te osy. A ciekawe, jakbym strzelił do niego. Co teraz? Wow, zajebiste są. Tych z moździerzami trochę nie bym usuwał. Pięknie. Dobra, no to nauczyliśmy się właśnie używać... Snajperki. Świetnie. Bardzo mi się to podoba. Kolejny pojmany. Zabrał mi połowę życia. Co? Może wykosimy ich troszeczkę? Bo... Te moździerze na pewno będą upierdliwe w cholerę. No. Co naokoło? To widzę, że jakiś nurt jest już dużo silniejszy. To ciekawe, czy dałoby się tam popłynąć. Nie, nawet nie ma co spróbować. Spycha mnie. W takim razie... Tam też nie ma za bardzo co płynąć. Na drugą stronę musimy się przedostać jakoś. Będziemy za chwilę, też kończy odcinek. Zaczął się robić całkiem ciekawe, co to jest. Dobra, wybuchowa beczka. Będę dalej od niej. Pieniążki. A te snajperskie osy, to będzie chyba trzeba kupić troszeczkę w większej ilości. Bo mogą być dobre. Na przyszłość. Ciekaw jestem, czy da się je w ogóle łapać w taki klasyczny sposób. Czy to jest niestety już tylko amunicja taka do nabycia w sklepie, no niestety pełno. Dobra, skąsiki, te wiórki, wszystko pełno. Pajączki tak samo. No cóż moi drodzy, w takim razie podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.